You are sealed for the day of redemption. Don't sin. Nie zasmucajcie Bożego Ducha, którym wam, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia. And also don't quench the Holy Spirit. Say, me, I have enough. I nie mówcie Duchowi Świętemu, ja mam wystarczająco. The Holy Spirit wants, God wants to come more and more into you. Dzień dobry, witajcie. Antidotum, odcinek 550 dzisiaj. Kolejna 50 strzeliła. No i kochani, mamy dzisiaj słowo. Ja właśnie nagrywam, już jestem w dobrym mieście, jak wy to oglądacie. Jak Bóg pozwolił, tak? Na rekolekcję z młodzieżą. No to posłuchajmy, co nam na czwartek mówi Słowo Boże. Pierwsze mamy Jeremiasz, drugi rozdział. Posłuchajcie. Pan skierował do mnie następujące słowo. Idź i głoś publicznie w Jerozolimie. Tak mówi Pan. Pamiętam wierność Twojej młodości, miłość Twojego narzeczeństwa, kiedy chodziłaś za mną na pustyni, w ziemi, której nikt nie obsiewa. Izrael jest świętością Pana, pierwszym plonem z Jego zbiorów. Ci wszyscy, którzy Go spożywają, stają się winni. Spotka ich nieszczęście, mówi Pan. A ja wprowadzam was do ziemi urodzajnej, byście spożywali jej owoce i jej zasoby. Weszliście i zbezcześciliście moją ziemię. Uczyniliście z mojej posiadłości miejsce pełne odrazy. Kapłani nie mówili, gdzie jest Pan. Uczeni w piśmie nie uznawali mnie. Pasterze zbuntowali się przeciw mnie. Prorocy głosili wyrocznie na korzyść Baala i chodzili za tymi, którzy nie dają pomocy. Niebo niechaj cię na to ogarnie osłupienie. Groza i wielkie drżenie, mówi Pan, bo podwójne zło popełnił mój naród. Opuścili mnie, źródło żywej wody, żeby wykopać sobie cysterny, cysterny popękane, które nie utrzymują wody. A to Słowo Boże. Bogu nie będą dzięki. No mocne słowo Jeremiasza. Jeremiasz w ogóle ma taką całą misję raczej napominania i napominania, i można powiedzieć grożenia palcem, czy no, inaczej mówiąc, trudną ma tą swoją misję. Ale taka piękna rzecz, która z tego jakby wynika, no jest pokazana pewna taka typowa zależność. Na początku Bóg mówi o początku Izraela, który jest jego no mówi o jego miłości wręcz, tak? Mówi, pamiętam czas narzeczeństwa, czyli czas początku naszej relacji razem. Myślę, że to też to jest dobre porównanie, bo zobaczcie, w narzeczeństwie, czy na początku naszych relacji, kiedy jesteśmy razem, my każdą wolną chwilę chcemy z sobą spędzać. My biegamy, to jest dla nas najważniejsza relacja, nie? Biegniemy jeden za drugim. To jest takie naturalne, na nas trzyma do dzisiaj, tak? Moja najważniejsza relacja. Najważniejsza relacja na ziemi. I chcemy ten czas ze sobą spędzać i wszystko inne, zauważcie, odkładamy na bok, bo teraz jest najważniejsze, bo my jesteśmy razem. Jak widać, w świecie to potem trochę gaśnie. Potem jest czas małżeństwa, potem jest czas takiego budowania czegoś razem. Nie wiem, niektórzy dom budują, niektórzy kupują mieszkanie w kredycie, niektórzy coś tam jeszcze, firmy otwierają, potem się rodzą dzieci, tak? Zaczynają z tymi dziećmi wychowywać dzieci, ale widać, że potem na tą taką damsko-męską przyjaźń jest mniej tego czasu, bo to życie jest zabiegane. I potem też tak widać, jak jest taki czas, kiedy dzieci powoli wychodzą z gniazda, my tego doświadczamy. Kiedy znowu, jak są już te małe dzieci odchowane, że znowuż mamy trochę tego czasu takiego dla siebie, choć to już wyprzedza to czytanie, wyprzedza to, co będzie dalej. Tylko tak jest jakby normalnie w życiu ludzkim, nie? Że i ci, którzy w tym czasie budowania, tworzenia, w czasie rozwoju rodziny, zapomną o tym czasie dla siebie, no to są najczęściej te pary, którym się potem po prostu nie udaje, bo nie da się budować relacji bez czasu dla siebie nawzajem, nie? Nawet dzisiaj rozmawiamy o tym, że być może byśmy wyjechali na wczasy, na tydzień sami, w ogóle bez dzieci, także bez Samuela. Szukamy takiego czasu, bo go potrzebujemy, nie? Żono, potrzebujemy pobyć tylko dla siebie, nie? Nawet rozmawiamy, żeby żono być bez antidotum nawet ten tydzień, tak? Że być może rozważamy tą ewentualność, bo widzimy, jak nam to jest potrzebne, ten czas tego pierwszego zakochania trzeba
po prostu w sobie pielęgnować, odbudowywać. No i teraz Bóg pokazuje na tym przykładzie tej relacji, że tą oblubienicą jest naród Izraela, Bóg jest tym oblubieńcem, pokazuje, że no wygasło to w tym ludzie. Ten naród, jak został, dopóki nie miał nic, no to opierał się cały na Panu Bogu, ale gdy nagle Bóg go wprowadził w ziemię mlekiem i miodem płynącą, gdy nagle pojawiło się w jego życiu błogosławieństwo, gdy nagle zaczęli mieć swoją stolicę, zaczęli budować całą strukturę, jak przyrównałem to do rodziny, zaczęli coś znaczyć, znaczyć wobec innych, wobec samych siebie, zaczęli być kimś, to poczucie wyszło mi, jestem błogosławiony, tak, moje życie jest błogosławione. Gdy doszli do tego etapu, no niestety, i to jest bardzo ważne, to stety tutaj, niestety, no odchodzą od pierwszej miłości, odchodzą od czasu z Panem. I tutaj tak mocno mówi, że kapłani nie mówili, gdzie jest Pan, tak? Weszliście, zbezcześciliście moją ziemię, uczyniliście z mojej posiadłości miejsce pełne odrazy, czyli zaczęliście grzeszyć, zaczęliście żyć nie według mego prawa, nie? Zapomnieliście najprościej o mnie, tak? Pasterze zbuntowali się przeciw mnie, prorocy głosili wyrocznie na korzyść Baala i chodzili za tymi, którzy nie dają pomocy, nie? No i co teraz dalej mówi Bóg? Niechaj niebo cię ogarnie, czekaj, niebo, niechaj cię na to ogarnie osłupienie, groza i wielkie drżenie, mówi Pan, bo podwójne zło popełnił mój naród. Opuścili mnie źródło żywej wody, żeby wykopać sobie cysterny popękane, które nie utrzymują wody. Czyli człowiek zaczął na sobie budować. Bóg mi nie jest potrzebny, źródło żywej wody. Fajnie, bo my tu mamy potok obok płynący, tak go fajnie słychać, nie wiem, czy wy go słyszycie, ale pewnie też. Więc Bóg mówi, ja jestem źródłem żywej wody, a człowiek sobie wybrał sam, ja sam sobie będę zabezpieczał dobrobyt, ja sam sobie będę Panem, ja sam sobie zabezpieczę wszystko, co jest mi potrzebne. No i to się ta pycha człowieka gubi. Bóg mówi, podwójne zło popełnili, czyli odeszli ode mnie, ale jeszcze w miejsce odejścia ode mnie sami sobie jakby zbudowali Boga, Bożka, sami dla siebie stali się bogami. No i przed tym nas dzisiaj Jeremiasz mocno przestrzega. Pytam takiego człowieka, żeby tak konkret podać. Pamiętam takiego człowieka, który się nawrócił tak bardzo radykalnie i miał, potem w rozmowie się okazało, 11 polis na swoje życie. On sobie sam chciał zapewniać bezpieczeństwo, poczucie bezpieczeństwa. Nagle zobaczył, to wszystko jest bez sensu. Wiesz, Bóg jest moją policą na życie. Bóg jest moją gwarancją, że mi się uda. No i wszystko się zmieniło w jego życiu. Zresztą no nasze życie też podobnie, no też się musiało to myślenie zmieniać i się zmienia nadal. Amen i chwała Panu. Amen i chwała Panu. Dzisiaj psalm 36. W Tobie, o Panie, mamy źródło życia. Do nieba sięga, Panie, Twoja łaska, a Twoja wierność aż po same chmury. Twoja sprawiedliwość jak góry wysokie, a Twoje wyroki jak ogromna otchłań. Jak cenna jest Twoja łaska, przychodzą do Ciebie ludzie i chronią się w cieniu Twych skrzydeł. Sycą się obfitością Twojego domu. Poisz ich potokiem Twojego szczęścia. Albowiem w Tobie jest źródło życia i w Twojej światłości oglądamy światło. Zachowaj Twą łaskę dla tych, którzy Ciebie znają, a sprawiedliwość Twoją dla ludzi prawego serca. No, piękny jest ten psalm i dla mnie jest to człowiek, który naprawdę chce żyć z Bogiem, który naprawdę chce żyć z Bogiem. Jak tak patrzę wstecz w naszej posłudze na spotkane osoby, to chyba jest 90%. 90% raczej ludzie szukają czegoś dla siebie, uzdrowienia, uwolnienia, od długów, od czegoś tam jeszcze, co ich ciemięży, poprawienia relacji, naprawienia relacji, ale nie ma relacji. Ja nie pamiętam, żeby ktoś do mnie przyszedł, ale moja pamięć mnie zawodzi, zresztą wiele rzeczy nie pamiętam z przeszłości, miłość nie pamięta. Złego. I tak właśnie gdzieś mnie to nawet boli. Ja nie jestem Bogiem, ale mnie boli, że ludzie nie chcą tej relacji.
Oni chcą tego błogosławieństwa, tej oliwy, tego moszczu, tego jedzenia, tej całej obfitości, ale tutaj nie ma jakby relacji, tak? Nie ma tego pragnienia relacji, a to w Bogu jest to źródło życia. I naprawdę, kiedy człowiek zaczyna się skupiać na Bogu, ale też nie na zasadzie, będę się skupiać na Bogu, to przyjdzie do mnie błogosławieństwo. Wiecie, no na zasadzie miłości, prosto. Na zasadzie miłości. Takiej, że ja kocham Boga, bo On jest. Kocham Boga, bo jest Bogiem. Kocham Jego mądrość, niezależnie od tego, czy ja z niej korzystam w moim życiu, czy nie, czy ona jest w moim życiu, czy nie. Kocham Jego dobro, niezależnie od tego, czy ja Go teraz doświadczam, czy nie. Bo na przykład może mnie coś od Niego oddziela, może jestem tym ludem niewiernym. Tym, który po prostu już sobie odpuścił relację z Bogiem, bo to Bogu o to chodzi, wiecie? To Bogu nie o to chodzi, żebyśmy chodzili, rączki złożone i byli tacy posłuszni, grzeczni, ułożeni. Bo Bóg, tak jak wczoraj mówiło słowo, ja Ciebie znam. Bóg zna Twoją grzeszność, Bóg zna moją grzeszność. Ale On jest ponad tym wszystkim w miłości. On naprawdę jest miłością. I zobaczcie, ten psalm dzisiaj właśnie o tym mówi, tak? O Bożej łasce, która sięga aż do nieba. O Jego wierności. Wiecie, Bóg jest wierny. Bóg jest wierny. I dzisiaj to słowo też mi pokazuje miejsca, w których ja jestem niewierna. W których ja jestem niewierna. Ja Go opuszczam, ja Go zostawiam. Ja wybieram siebie. Wybieram siebie po prostu. Widzę te momenty, kiedy wybieram siebie, a nie Jego. A Jego łaska jest cenna. Czy Jego łaska jest dla mnie właśnie tak cenna, ale z miłości, nie na zasadzie zasługiwania, tak? Bo Jego łaska naprawdę jest cenna. Ona w sumie jest bezcenna. Jego łaska dla mnie jest bezcenna. I ludzie, którzy kochają Boga, my też znamy takich ludzi oczywiście. To nie jest tak, że wszyscy dookoła są źli, a tylko my kochamy Boga. Nie. Ja znam takich ludzi i od nich też się uczę tej miłości do Boga. Oni mi przypominają o miłości do Boga. I kiedy ja wracam do tej właśnie miłości, odwracam się od mojej niewierności, a wchodzę znowu z miłości w relację z Bogiem, to doświadczam właśnie tego, że mogę się schronić w cieniu Jego skrzydeł. No w dzisiejszy skwar ten cień jest naprawdę błogosławieństwem. Mogę sycić się obfitością Jego domu i mogę przyjmować potok Jego szczęścia. Wiecie, naprawdę będziemy z uporem maniaka powtarzać jednak to, że Bóg chce Twojego szczęścia i chce, żebyś był szczęśliwy, a nie uciemiężony. Ale Bóg chce Twojego szczęścia. Ale to trzeba do Niego przyjść, wiecie, bo do źródła, ze źródła się korzysta, kiedy się przychodzi, kiedy się Go znajduje, przychodzi się do tego źródła i poisz się z tego źródła, przyjmujesz wodę z tego źródła. Musisz być przy tym źródle. To nie jest tak, że kupisz sobie wodę w butelce ze źródła, nie? Gdzieś tam w Biedronce czy gdzieś indziej, czy może w jakimś innym sklepie jakąś nawet super wodę. Natomiast tutaj trzeba włożyć rękę do tego źródła i tą wodę pić, przyjmować tę wodę. I ta woda w tobie się, ona czyni właśnie dobre rzeczy w tobie, ale ona w tobie się rozprzestrzenia. I to właśnie my mamy być ludźmi, w których się rozprzestrzenia Boża obecność. Ale żeby to się zadziało, musi być ta bliskość, musi być to przylgnięcie. Ale z miłości, a nie na zasadzie, że jak ja będę z Bogiem, to będzie mi dobrze. O, wilki żyją z Bogiem, to wilkom jest tak dobrze. Nie, to nie działa, ale to w innym odcinku. A dzisiaj życzę Ci właśnie tego doświadczenia bliskości, tego wejścia w bliskość z Bogiem i takiego zakochania Ci życzę. Zakochaj się w Bogu, zakochaj się w Jego osobie. Amen. Amen. No i moja ulubiona aklamacja, która po prostu pokazuje, że to wszystko jest dla tych, którzy jak prostaczki do tematu podejdą. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie Nieba i Ziemi, że tajemnice Królestwa objawiłeś prostaczkom. I ja też Ci już na początku życzę, bracie, siostro, bądź prostaczkiem, który Słowo Boże przyjmuje takim, jakie ono jest, tak, bez komplikowania. Naprawdę wiele ludzi poznałem, którzy
inwestowali w mądrość, wiesz, to jest złe, znaczy w wiedzę, i byli bardzo ludźmi uczonymi, a po prostu nie spotkali Boga w tym wszystkim, nie? Że ten Bóg jest na wyciągnięcie ręki ciągle i Jego prawo jest proste, nie ma się tam co doszukiwać 17 dna, tylko to pierwsze, co jest, po prostu wykonywać, być wykonawcą tego. No i mamy Mateusz, dzisiaj 13 rozdział, 10-17. Uczniowie przystąpili do Jezusa i zapytali, dlaczego mówisz do nich w przypowieściach? On im odpowiedział, wam dano poznać tajemnicę Królestwa Niebieskiego, im zaś nie dano. Bo kto ma, temu będzie dodane i w nadmiarze mieć będzie. Kto zaś nie ma, temu zabiorą nawet to, co ma. Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że patrząc nie widzą, słuchając nie słyszą, ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza. Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, patrzeć będziecie, a nie zobaczycie, bo stwardniało serce tego ludu. Ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli, a uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli. I nie nawrócili się, abym ich uzdrowił. Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę, powiadam wam, wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli, i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Na samym początku jest powiedziane, uczniowie przystąpili, czyli to już jest ta grupa ludzi, która chodziła z Jezusem, to jest ta grupa ludzi, która, można powiedzieć, już powiedzieli pierwsze tak, my już za Tobą chcemy chodzić, tak? Dlaczego mówisz do nich, czyli do tej reszty, do tłumu, dlaczego Ty mówisz w przypowieściach? I im wytłumaczył, wam dano już poznać tajemnicę, a im jeszcze nie dano. I teraz mówi bardzo ważne, bo kto ma, temu będzie dodane i w nadmiarze mieć będzie, kto zaś nie ma, temu zabiorą nawet to, co ma. Jak porównacie sobie ten fragment, to jeszcze możemy to porównać z 24 Mateusza, możemy to jeszcze porównać, teraz nie pamiętam, z którym Łukasza, ale przypowieść o minach, że temu, kto ma, temu będzie dodane, kto nie ma, temu zabiorą nawet to, co mu się wydaje ma, to, co ma. Wydaje, że ma, przepraszam. Tu jest pokazana taka zależność dotycząca w ogóle, czyli dotycząca mądrości, dotycząca skoro mądrości, też i życia, i też błogosławieństwa finansowego. Tak, temu, kto ma, temu będzie dodane. Ale kto ma, według standardów, według pomysłów, według planu Bożego. Jeżeli jesteś w planie Bożym i zdobywasz w planie Bożym, to Tobie będzie dodane. Po co? Abyś mógł jeszcze więcej dobra czynić, nie? Dokładnie tak jest. Ale tu trzeba jesteś ta przestroga. Temu zaś, kto nie ma, temu zabiorą nawet to, co ma. Dlatego im mówi, wam dano poznać tajemnicę, teraz mówi o tych tajemnicach, o rozumieniu słowa, im zaś nie dano, tak? Wy już tu jesteście. Ale z tego powodu, że macie, to wam będzie dodane, ale będzie wam dodane, jak potem popatrzymy na życie uczniów, po co? Po to, żeby potem iść i dawać. To nie możesz się napełniać bez końca. Wam będzie dodane po to, żebyście wy, będziecie mieć nadmiar, po to, żeby z tego nadmiaru udzielać. I to dotyczy i wiedzy, i to dotyczy materii, tak? No, jak masz nadmiar, to po coś go masz. Bóg, jeżeli Bóg ci udziela nadmiaru, to po to, żeby ten nadmiar służył dalej, czyli żebyś dalej mógł tą Bożą misję kontynuować, nie? I teraz mówię tak, dlatego mówię do nich w przypowieściach, że patrząc nie widzą, słuchając nie słyszą, nie słyszą ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza, mają uszy, ale nie słyszą, mają oczy, ale nie widzą, bo stwardniało serce tego ludu. Czyli tu wracamy znowu do pierwszego czytania z Jeremiasza, proroka. To się oczywiście pojawia na kartach całego słowa, ale no znowu to zatwardzenie serca, znowu to odejście od Boga, ten brak bycia z Nim i walki o spotkanie z Nim, a wstawienie w to miejsce swoich cystern, nie? A rezygnacja ze źródła wody żywej, no powoduje, że moje serce robi się coraz bardziej twarde. Dalej powoduje, że moje uszy robią się coraz bardziej tępe. Dalej powoduje, że moje oczy nie widzą, żeby oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli, ani swoim sercem nie rozumieli. I nie nawrócili się, abym ich uzdrowił. Zobaczcie teraz, co tu się dzieje. Bóg tak naprawdę w osobie Jezusa dzisiaj dzieli na uczniów, czy ten fragment Ewangelii, dzieli na uczniów i tłum. Uczniowie to są ci, którzy są przy źródle wody życia,
mimo że wszystkiego nie wiedzą, ale chcą i przebywają, muszą z czegoś zrezygnować, żeby być przy Jezusie. I mamy tłum, który tylko dla jakichś świecidełek się ewentualnie pojawia, ale ma otępiały umysł, bo nie szuka samego Boga, tylko szuka tych świecidełek, tych dodatków, tych rzeczy, które przy okazji mogą być, na przykład chleba, czy cudu, czy czegoś. Ale teraz Bóg tych ludzi dzieli, kategoryzuje. I teraz mówi, żeby oczami nie widzieli, uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie zrozumieli i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił. Tu nie chodzi tylko o zdrowie jako fizyczne, ale o ich całe życie, żeby ich życie całe było uzdrowione, czyli żeby było piękne, żeby było pobłogosławione według zamysłu Ojca w niebie. No i teraz mówi znowuż do naszych uczniów, lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą i uszy wasze, że słyszą. Bo zapadę padam, wielu proroków spełnili ich, pragnęło ujrzeć to, na co patrzycie i nie ujrzeli, i usłyszeć, co wysłyszeli, a nie usłyszeli. I jeszcze teraz pokazuje coś, co znają, bo znają Stary Testament, znają proroków i mówi, oni o tym marzyli, oni za tym tęsknili, oni o tym prorokowali, oni o tym mówili. A wy tego możecie dotykać, wy na to możecie patrzeć, wy tego możecie słuchać. Albowiem zbawienie się przybliżyło. I ty, bracie, dzisiaj, siostro, masz też to, co apostołowie. Za pośrednictwem Ducha Świętego też to masz. Możesz oglądać, możesz słuchać, możesz dotykać, możesz widzieć. Ci, którzy są dla was wczoraj, a dla nas dzisiaj, są na rekolekcji z ojcem Baszoborą, tego doświadczają. Młodzi ludzie, do których pojadę, za chwilę ruszam, ja wierzę, że oni odkryją niesamowite rzeczy w swoim życiu. Dzisiaj wieczorem się dla nich rekolekcje zaczynają, wasz wieczór. I ja, bo wiem, jak było poprzednim razem, tak? I oni, być może niektórzy z nich podejmą decyzję, ja chcę wejść na drogę uczniostwa, ja chcę być przy Chrystusie, ja chcę, by moje życie było pobłogosławione. I bracie, siostro, tobie tego też życzę. Amen. Amen. Ojcze, dużo tego słowa dzisiaj. I ja ci za to słowo dziękuję, że ono ciągle prowadzi, że ono ciągle pokazuje, ono ciągle mnie zachęca. Mnie ciągle zachęca i dziękuję. I ja, Panie, chcę więcej. Chcę więcej, Panie, by więcej właśnie móc rozdawać. Chcę więcej być przy Tobie, chcę do Ciebie więcej przyjąć, Panie, i więcej do Ciebie należeć. I bądź błogosławiony, Panie, uwielbiony i wywyższony. I oddaję Ci dzisiaj ten tłum, gdziekolwiek on jest, współczesny tłum na świecie, ja Ci oddaję i proszę, by uderzył się w piersi przez jakiekolwiek doświadczenie i by na nowo zapragnął źródła wody żywej. O tak, Panie. I bądź błogosławiony, uwielbiony i wywyższony. Amen. Proszę Cię, Duchu Święty, byś właśnie tak nas prowadził w tej relacji z naszym Panem i Bogiem cudownym i wspaniałym, abyśmy, nasze serca były pełne miłości, nie dlatego, że coś dostajemy, ale dlatego, że Ty, Panie, jesteś. Jesteś. Duchu Święty, otwórz nasze serca i nasze oczy, byśmy dzisiaj się ucieszyli obecnością Boga w naszym życiu, byśmy ucieszyli się Nim i z tego, że On jest i że jest Bogiem. Duchu Święty, rozlewaj w nas to światło i to poznanie też. Duchu Święty, proszę Cię o to, abyśmy właśnie, Ty, który przenikasz głębokości samego Boga, Ty, Duchu Święty, też nas przeniknij, daj nam poznanie. Daj nam dzisiaj poznanie tego, który jest, jestem, który jestem, abyśmy mogli jeszcze bardziej, głębiej poznawać wspaniałego Boga, być bliżej Niego sercem, umysłem, ciałem, duchem, duszą. Duchu Święty, sprawiaj w nas bliskość z Bogiem. Amen. Panie, chcemy więcej Ciebie. Chcemy więcej Ciebie, Panie. Dla siebie każdego, i dla innych. Panie, dla każdego, kto przychodzi, też kto jest utrudzony, zmęczony. Panie, chcemy więcej Ciebie, prosimy o więcej dla tych wszystkich, Amen, którzy dzisiaj Ciebie najbardziej potrzebują, Panie. Chwała Tobie. Chwała Ciebie, Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Amen. I do zobaczenia jak najszybciej z Bogiem. Idźcie do źródła wody żywej. Jeszcze mam obraz taki, że Pan Bóg leczy niepłodność u mężczyzny. Chwała Ci, Panie. Amen. Amen. Wspaniałego Boga uwielbiam. Widząc Twoją twarz, napełniam się Twoim blaskiem.
stojąc przed Twoim tronem.